Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym na tym vlogu poruszyć temat mojej nerwicy lękowej. Wcześniej byłam leczona na schizofrenię przez 17 lat. Jednak tej schizofrenii nie miałam i nigdy nie czułam się chora na schizofrenię. By to było bardziej wmówione przez lekarzy do mnie i do mojej rodziny. Jednak jest tu dużo sprzeczności i lekarze tu powinni się troszkę zastanowić nad tym, co mówią, a co jest, bo lekarze twierdzili, że na neuroleptykach powinnam się otworzyć, kiedy trafiłam do szpitala. Jednak ja się nie otwierałam przez 2 miesiące, nie mówiłam, co mi jest. Mówili też, że ja zrozumiem w końcu, że jestem chora i że będę brać te leki, jednak ja po każdym szpitalu odstawiałam te leki i wiedziałam, że się źle czuję, jednak nigdy nie czułam tego, że oni mi w jakiś sposób pomagają i że to jest ta schizofrenia i właściwie wierzyłam w to, w co oni wierzyli, ale tak naprawdę może to tak powiem, że nie wierzyłam to, w co oni wierzyli, bo oni wierzyli, że ja mam schizofrenię. Jednak ja po prostu czułam taką ambiwalencję, taką dwuznaczność tutaj, ponieważ te leki mi nie pomagały. Jak mi za lasy dali, to tylko spałam i to neuroleptyki się przeważnie daje po to, żeby ludzie spali, a ja normalnie w nocy spałam i dołożyli mi te neuroleptyki i spałam dobę zamiast nocy tylko przesypiać, a brałam nie dużą dawkę na początku, bo 10 mg. Sama nie wiedziałam, jakie leki powinnam dostać i często prosiłam lekarzy o zmianę leków. Za każdym razem jak chodziłam na wizyty, to prosiłam o zmianę leków. Mówiłam, że źle się na nich czuję. Lekarz wtedy mówił, że nie będzie się mną przejmował i że sobie zmieniła lekarza. I za każdym razem jak wychodziłam ze szpitala i odstawiałam te leki, to stan się pogarszał. Najpierw się robiłam bardziej pobudzona. Później po którymś pobycie w szpitalu, jak odstawiłam po pobycie w szpitalu brałam 2,5 roku Clozapol i go odstawiłam, dostałam urojeń. Jak odstawiałam leki, stawała się bardziej senna zamiast na odwrót, zamiast czuć bezsenność. Na neuroleptykach nie mogłam wstać do pracy, tak mi się spać chciało. Uciekałam też z pracy. Lekarz twierdził, że jak będzie nawrót, to będę zorientowana, że to jest nawrót, że ja się zorientuję, że mam schizofrenię. I jednak do tej pory mam tak, że jak mam nawroty, to ja nie wiem, że to są urojenia i głęboko w nie wierzę. Może dlatego tak jest, bo mam te urojenia od tych neuroleptyków. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że jak odstawiałam leki, to od razu znajdowałam się w szpitalu i od razu byłam leczona tymi neuroleptykami i kiedy dostałam urojeń, to lekarze twierdzili, że, bo doszłam do siebie po 2 miesiącach i lekarze twierdzili, że musiałam długo nie brać tych neuroleptyków, skoro tak długo dochodziłam do siebie. Jednak to nie było tak. I w szpitalu dostawałam testy do rozwiązania dla osób chorych na zaburzenia schizotypowe, a potem na schizofrenię. Uważam, że powinnam dostać testy z każdej choroby i wtedy mogliby zdecydować dopiero, którą z chorób mam. Moja rodzina się poróżniła przez to, że jedni twierdzili, że jestem zdrowa, a drudzy twierdzili, że jestem chora. Tak samo pacjenci twierdzili, że jestem zdrowa.
i kiedy zwierzałam się lekarzom i psychologom, że mam tą chorobę od dziecka, to nikt mi nie wierzył, nikt mi w to nie uwierzył. Jedna psycholog powiedziała, że ja byłam wesołym i wszędzie mnie było pełno dzieckiem, tak jakby mnie znała wcześniej, jednak mnie nie znała. Moja rodzina mogła zauważyć, że mam nerwicę lękową jako dziecko, jednak problemy, jakie były wtedy, w tym okresie, nie pozwoliły na to. Nie będę się na ten temat rozgadywać. Mówiłam do lekarzy często, że tak się nie da żyć, że ja się źle czuję na tych lekach, że po prostu ja się czuję, jakby umarła na tych lekach. Oni jednak twierdzili, że tak się da żyć. Jeszcze jedno takie właśnie nieprzyjemne, bo to te filmik robię z uwagi na to, że ktoś może mieć podobnie, bo byłam ostatnio u ginekologa i on mówi, że dużo ludzi tak przeszło to, że mają nerwicę lękową, a byli zdiagnozowani jako schizofrenia. I tacy ludzie właśnie na końcu pobytu w szpitalu znajdują się w grupie osób i mają dziękować lekarzom za pobyt w szpitalu, za udzielenie mi pomocy. I ja dziękowałam mimo wszystko, mimo że żadnej pomocy nie dostałam, a doprowadzili mnie po prostu do złego stanu. I to jest takie nieprzyjemne uczucie, no ale co było zrobić? Zawsze byłam grzeczna i taka, nigdy się wyróżniałam z tłumu. Na razie to tyle i dziękuję za oglądanie. Dziękuję bardzo.